Cześć. Dzisiaj znowu troszeczkę o łączności. Zapewne wiecie, jak nie wiecie, to też nie problem. Są różne gatunki komunikatów, kategorie komunikatów na radiu. Mayday, oznaczający wzywanie pomocy przy zagrożeniu życia. Pan-pan, oznaczający, że pomoc jest potrzebna, ale zagrożenia życia nie ma. Czy security, który mówi o tym, że będzie nadawany komunikat dotyczący bezpieczeństwa żeglugi. No ale skąd wzięły się te nazwy, które pozornie nic nie znaczą, zwłaszcza w języku angielskim. Jesteśmy przyzwyczajeni, że na morzu język angielski jest tym językiem wiodącym. Sygnały wzywania pomocy były stosowane najpierw w radiotelegrafii, i pierwszym takim sygnałem był trzyliterowy kod CQD, Charlie Quebec Delta, oznaczający wzywanie pomocy. Ogólnie CQ Charlie Quebec oznacza do wszystkich stacji. D jak distress czy danger miało znaczyć do wszystkich niebezpieczeństwo. Sygnał został zamieniony w 1908 roku na znany chyba wszystkim SOS, dlatego że SOS jest łatwy do nadania nawet przez mało wprawnego radiotelegrafistę. Są to trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie, bardzo charakterystyczny dźwięk. No, można to tłumaczyć, że save our souls, ocalcie nasze dusze, save our ships, ocalcie nasz statek, czy save our skins, ocalcie nasze skóry, ale SOS. Natomiast sygnał Mayday został wprowadzony w roku 1923. Wprowadził go radioficer z lotniska, z londyńskiego lotniska, pan Friedrich Stanley Mockford. Poproszono go, żeby znalazł słowo, które będzie zrozumiałe zarówno dla pilotów, jak i służby naziemnej w sytuacji zagrożenia. Ponieważ większość wtedy lotów odbywała się między Londynem a Paryżem, zaproponował on francuskie, pochodzące tak od francuskiego MEDE, czyli mam nadzieję, że poprawnie wymawiam francuski, nigdy nie był moją mocną stroną, czyli pomóż mi, po prostu z francuskiego pomóż mi, takie w wymowie Mayday. Tak? I tak już został. Sygnał pan-pan też pochodzi słowo od francuskiego pan, czyli awaria. No i to jest sygnał, kiedy potrzebujemy pomocy, a nie ma zagrożenia życia. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że w Gwarze Poznańskiej używa się słowa pana, które też brzmi podobnie, jako złapałem gumę, tak? Pękła mi opona. Ledwo wyjechałem i mam panę, czyli złapałem gumę, coś takiego. Także to nawet tutaj w Gwarze Wielkopolskiej, w Gwarze Poznańskiej się pojawia. I słowo security również pochodzi od francuskiego. Security, czyli bezpieczeństwo, czyli że będzie nadawany komunikat dotyczący bezpieczeństwa. Oto i cała historia tych trzech słów kluczowych. Jeśli się materiał podobał, zapraszam do oglądania innych materiałów. Jeżeli masz ochotę odbyć kurs radiooperatora, zapraszam na swoje kursy, link do kursów w opisie. No a mi się pozostaje pożegnać. Może spróbuję francuskim au revoir albo radiowym out. Bez odbioru. Cześć.